z naszą młodzieżą rozpoczęliśmy akcję sadzenia drzewek. Jest to akcja, która obejmie także inne placówki oświatowe. Chodzi o to, żeby uczyć naszą młodzież dbania o środowisko. Jest to, tak jak powiedziałem, pierwsza akcja. Planujemy także w innych szkołach wspólne sadzenie drzew. Dobra, tutaj proszę. Ile drzew dzisiaj posadziliście? Ile zamierzacie posadzić? 80 drzewek. Planujemy, że do każdego drzewka na zajęciach technicznych zrobią taką tabliczkę i każdy będzie się w czasie wakacji opiekował tym drzewkiem, żeby nie uschło, wyrosło i było pamiątką. Będę przyjeżdżał tutaj, będę podlewał to drzewko, będę dbał, żeby nikt go nie wyrwał. No i żeby było takie, jak żeby urosło bardzo duże. Nie mam na razie pomysłu, ale na pewno jakoś. A może swoim imieniem? No, na pewno. I co będziesz opiekować tym drzewkiem? W jaki sposób? Na pewno będę je pielęgnować, podlewać. Mamy teraz tutaj wspólne drzewko, niedawno posadziłyśmy i nazwałyśmy je deszczówka. Dlaczego tak fajnie? Ponieważ lubi bardzo deszcz i była najwięcej chyba podlewana. Czy tutaj trochę? Ja myślę, że będzie na plus i to o parę tysięcy nawet, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie akcje, które będą w Łomży organizowane, nie tylko te związane stricte z sadzeniem drzew przy szkołach, to warto zwrócić uwagę, że na przykład tutaj też sąsiedni teren będzie zagospodarowany na park. Także trzeba wziąć pod uwagę na plany zagospodarowania przestrzennego, między innymi przy szkole numer 5, gdzie też jest wskazane miejsce pod zieleń. No i park Jana Pawła II, cały czas czekamy na decyzję o pozyskaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I z tych informacji, które mam od prezesa, to może być to dobra decyzja dla Łomży, więc na pewno przewyższy to liczbę drzew, tych, które posadzimy, niż te, które w wyniku właśnie inwestycji w Łomży, które w ostatnim roku są realizowane bardzo mocno, drzewa były ucinane. Też musimy być świadomi tego, że przy inwestycjach miejskich, a tych inwestycji miejskich przecież mieszkańcy oczekują tego, że będą nowe drogi, że będą powstawać plany zagospodarowania przestrzennego, no to czasami wymusza to inwestycja, że część drzew wymaga po prostu wycince, więc tutaj w kontekście ulicy Polowej na pewno warto jeszcze będzie to rozważyć i nawet jeżeli ta droga zostanie wybudowana, to weźmiemy pod uwagę, żeby też tam były dosadzania drzew, tak jak to robimy przy wielu innych inwestycjach. I trzeba się czasami z tym liczyć, że no jeżeli chcemy mieć drogę, no to pośrodku tej drogi nie będą drzewa. Już dzisiaj chciałbym zaprosić mieszkańców Łomży do akcji, którą wspólnie organizujemy z nadleśnictwem i z Zakładem Gospodarowania Odpadami. 13-14 maja w Łomży będzie można otrzymać drzewko do posadzenia oraz też kwiaty w donicach w zamian za przyniesioną makulaturę. Jest to akcja, która ma na celu uświadomić, jak bardzo ważne jest dbanie o środowisko naturalne i mam nadzieję, że mieszkańcy Łomży odpowiedzą na tę akcję.